Rozdział 6. Pan rzekł wtedy do Mojżesza: Teraz ujrzysz, co uczynię Faraonowi. Zmuszony siłą wypuści ich i zmuszony siłą wypędzi ich ze swego kraju. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Z końcem poprzedniego rozdziału zostawiliśmy Hebrajczyków w nieznośnej sytuacji, bezlitośnie uciskani przez Faraona. Nawet Mojżesz stracił pewność siebie. Zwrócił się do Boga, który mu w skrócie odpowiedział: Nie martw się, to nie jest twoja walka, to jest moja walka z Faraonem. Bóg w świecie nie działa bezpośrednio, woli używać pośredników. Już kilka razy zwróciliśmy uwagę na to, że Mojżesz jest sakramentem Boga, jest widzialnym znakiem niewidzialnej chwały Bożej. Bóg objawia siebie za pośrednictwem Mojżesza, wybawi swój lud przez Mojżesza. Mojżesz nie zastępuje Boga, ale jest wybranym, powołanym do życia w tak wielkiej intymności z Bogiem, że sam stanie się światłem dla otaczających go ludzi. Mojżesz jest tak bardzo zespolony z Bożym objawieniem, że po przekroczeniu Morza Czerwonego lud uwierzy równocześnie w Boga i w Mojżesza. Nie można rozdzielić jednego od drugiego. Nie można deklarować wiary w Boga przymierza i równocześnie odrzucać tych, których On ustanowił jako pasterzy swojego ludu. Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: Ja jestem Pan. Ja ukazałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmogący, ale imienia mego, Jahwe, nie objawiłem im. Ponadto ustanowiłem też przymierze moje z nimi, że im dam kraj Kanaan, kraj ich wędrówek, gdzie przebywali jako przybysze. Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie obciążyli nadmiernie robotami, i wspomniałem na moje przymierze. Bóg przypomina Mojżeszowi przymierze zawarte z patriarchami. Podkreśla, że choć patriarchowie znali tetragram JHWH, nie poznali głębi kryjącej się za tym imieniem, bo nie byli świadkami cudów łamiących prawa przyrody, nie doświadczyli też Boga jako wyswobodziciela. Znali Boga jako El Shaddai, czyli jako Bóg wyżyn, Bóg nieba. Nie zostało im dane poznać wszystkich jego cech. Dopiero wyjście z Egiptu objawi w pełni, że Haszem jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym. Haszem daje Mojżeszowi 7 obietnic. Ponumerowałem je w nadchodzącym tekście. Z czego 4 opisują samo dzieło wyjścia z Egiptu: uwolnię, wybawię, wyswobodzę, wezmę. Przeto powiedz Izraelitom: Ja jestem Pan, uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary i wezmę sobie was za mój lud i będę wam Bogiem i przekonacie się, że ja, Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego. Potem prowadzę was do ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam na własność. Zaiste ja jestem Pan. W 6 wersecie Bóg mówi dosłownie: Ja, Haszem, wykupię was wyciągniętym ramieniem.
Znaczenie imienia Haszem jest ukazane w całej swej prawdzie. Chodzi o to, że Haszem jest Bogiem, który wkracza w historię, który nawiązuje przymierze z ludem wybranym przez siebie i go wybawia. Objawia swoją ojcowską miłość przez własną niezłomną wolę wyciągania z niewoli swojego pierworodnego ludu. Od czasu wybawić pochodzi słowo goel, wybawiciel, który ma bardzo precyzyjne obowiązki w prawie mojżeszowym. Goel jest najbliższym krewnym i ma z urzędu kilka zadań. Jest zobowiązany do pomsty, a także do wzbudzenia potomstwa zmarłemu krewnemu, jeśli ten odszedł, nie zostawiając syna. Ma też za zadanie wykupić krewnego, jeśli stał się niewolnikiem, i bronić wdów ze swojego rodu. Goel jest wybawicielem, wykupicielem i obrońcą. Takim jedynym ratunkiem. Niewolnik lub wdowa musieli oprzeć na nim całą swoją nadzieję. Nie mogli znaleźć oparcia ani w sobie, ani w innych ludziach. A w 6 wersecie dowiadujemy się, że właśnie Bóg jest Goelem Izraela. To będzie powtórzone w psalmach oraz 17 razy w księdze Izajasza. Tutaj czynność wybawienia ma być dokonana wyciągniętym ramieniem. To jest znamienne, bo my chrześcijanie wierzymy, że Jezus jest ramieniem Ojca. Czyli wszystko pasuje. Jezus, ramię Ojca, jest Mesjaszem i Goelem, czyli Wykupicielem. W listach świętego Pawła te dwa słowa będą ciągle skojarzone ze sobą. Wielokrotnie powtórzy: Chrystus odkupił nas. W jego rozumieniu jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem, że Jezus jest Goelem Izraela, a więc Jezus jest Bogiem. A cała ludzkość jest wszczepiona w lud Izraela i stanowi z nim już tylko jeden lud, tak jak to było wcześniej zapowiedziane przez proroków. Kiedyś wrócimy do tego tematu, bo jest bardzo ciekawy i istotny. Tak jak Mojżesz, Jezus jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, bo stoi po stronie Boga jako słowo Ojca, a po stronie ludzi jako słowo wcielone. Mojżesz nie jest aż takim doskonałym pośrednikiem, stoi tylko po stronie ludzi, ale względem Izraelitów jest przedstawicielem Haszem jako Goela, to znaczy miłosiernego Boga Rodziciela, który wyciąga swój lud pierworodny z niewoli za pośrednictwem swojego wybranego. Mojżesz jest tak podekscytowany tą wieścią, że biegnie zanosić to piękne przesłanie Izraelitom. Niestety, oni są zbytnio ciemiężeni, nie mają już sił ani na słuchanie, ani na nadzieję. Mojżesz oznajmił te słowa Izraelitom, ale nie chcieli ich słuchać z powodu udręki ducha i z powodu ciężkich robót. Pan powiedział do Mojżesza: Idź i powiedz Faraonowi, królowi egipskiemu, aby wypuścił Izraelitów ze swego kraju. Mojżesz wymawiał się przed Panem, mówiąc: Jeśli Izraelici nie chcą mnie słuchać, jakże Faraon będzie słuchał mnie, któremu mówienie sprawia trudność? Pan przemówił do Mojżesza i Aarona i dał im rozkaz dla Izraelitów i dla Faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść Izraelitom z ziemi egipskiej. Mojżesz i Aaron muszą iść naprzód nawet wbrew niewierze Izraelitów. Praca na rzecz Haszem jest prawdziwą walką duchową, która wymaga wielkiego męstwa. Boży wybrani muszą ciągnąć Boże plany wbrew Faraonowi, wbrew Izraelitom i wbrew sobie samym. W całkowitym zapomnieniu o sobie muszą uzbroić się w duchową zbroję,
jak to powiedział święty Paweł do Efezjan. Dlatego przywdziewajcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblukłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej. Mojżesz i Aaron muszą oprzeć się jedynie na Bogu. Muszą patrzeć wyłącznie na Niego. Muszą być posłuszni Bogu, nawet jeśli wydaje się, że to nie przynosi efektów. Na tym polegają cnoty wiary, nadziei i miłości. Na wytrwaniu do końca w ufności Bogu. W historii wyzwolenia Izraelitów skończyły się słowa i zachęty. Czas na akcję, czas na wojnę. Jest to zwrot w opowiadaniu, a w literaturze biblijnej takim przerywnikiem jest lista genealogiczna. Wymieniona genealogia skupia więcej uwagi na synów Lewiego, zapowiadając ich kluczową rolę w całej tej przygodzie. To jest też potwierdzenie tego, że Mojżesz nie jest Bogiem, jest zwykłym człowiekiem, jest dziedzicem konkretnej rodziny. Jego rodzina zresztą wcale nie jest doskonała ani wzorowa. Ma już kilka poważnych grzechów na swoim koncie, ale to Bogu nie przeszkadza. Życzę owocnego słuchania. Oto naczelnicy rodów. Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Henoch i Pallu. Hesron i Karmi. To są rodziny Rubena. Synowie Symeona, Jemuel, Jamin, Ochad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki. To są rodziny Symeona. Oto imiona synów Lewiego z ich rodzinami. Gerszon, Kehat i Merari. Lat życia Lewiego było 137. Synowie Gerszona, Libni i Szimei, według ich rodzin. Synowie Kehata, Amram i Jiszar, Hebron i Uziel. A lat życia Kehata było 133. Synowie Merariego, Machli i Musi. Oto rodziny Lewiego według ich rodowodów. Amram wziął za żonę ciotkę swoją, Jokebet, która mu urodziła Aarona i Mojżesza. A lat życia Amrama było 137. Synowie Iszara, Korach, Nefek i Zikri. Synowie Uzziela, Miszael, Elsafan i Sitri. Aaron wziął za żonę Elżbietę, córkę Amminadaba, siostrę Nachszona, która mu urodziła Nadaba, Abichu, Eleazara i Itamara. Synowie Koracha, Assir, Elkana i Abiasaf. Oto rody Korachitów. Eleazar, syn Aarona, wziął za żonę jedną z córek Putiela, a ona urodziła mu Pinhasa. To są głowy rodów lewickich, według ich rodzin. Oto Aaron i Mojżesz, do których właśnie rzekł Pan. Wyprowadźcie synów Izraela z Egiptu według ich zastępów. To oni przemawiali do Faraona, króla egipskiego, by wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. Oni, Mojżesz i Aaron.
Gdy Pan przemawiał do Mojżesza w ziemi egipskiej, powiedział mu wtedy Pan: Ja jestem Pan. Powiedz Faraonowi, królowi egipskiemu, wszystko, co ci powiedziałem. A Mojżesz tak się tłumaczył przed Panem. To mówienie sprawia mi trudność. Jakże więc Faraon zechce mnie słuchać?